tych zawodników nasi reprezentanci będą się objawiać i bardzo dobra akcja. Pierwsza Michał Daszek, zaczynamy od pierwszego gola rzuconego przez naszego prawoskrzydłowego i to też dobry znak na ten dzisiejszy mecz. Ma wszechstronny rzut Michał Daszek. Jurecki to... do szyby, zmiana teraz pozycji, nasi rozgrywający też tutaj starają się zmieniać pozycję, coś niesamowitego, piękna bramka, Adam Wiśniewski. Czasu do czasu potrafi tak właśnie zagrać Adam Wiśniewski, świetnie wybił się powietrze, tego się Hiszpanie nie spodziewali. Kanias, Raul Entrerios, mija szybę, Sławek Szmal, cóż za interwencja. Trochę brakowało takich interwencji w kluczowych momentach naszego bramkarza, ale teraz dobrze wspomagany przez naszych obrońców. To jest niezwykle ważne, szyba spokojnie teraz do Jurkiewicza. Jurecki, dogranie piłki do Kamila Cyprzaka. Doskonała akcja naszego obrotowego i teraz on spokojnie zbiega tutaj do bocznej linii boiska. Manolo Cadenas prosi o czas, prosi o czas. Drodzy Państwo, że to jest jedna z najlepszych drużyn na świecie. Oni będą grać do końca, ale Polacy znowu świetnie ustawieni teraz w obronie. Adam Wiśniewski nie mógł tutaj ruszyć szybko do przodu, ale oddaje piłkę do Jureckiego. Szyba i gol! Cóż za mecz tego zawodnika. Michał Szyba, gracz Gorenie Waleje. Proszę spojrzeć, jak graliśmy świetnie w obronie. I ta kontra mądrze rozegrana, nie z jednym, tylko dwoma podaniami i Hiszpanie przygrywają. Bielecki, czekamy jeszcze na jego przebudzenie, na takie właśnie bramki. Przeciwko Katarowi jeszcze czekamy na takie przebudzenie Bieleckiego, ale teraz ten rzut Karola został zablokowany. Roka, szybkie podanie, jeszcze zgubię i piłkę na chwilę. Szmal, och, jejku, co tam się działo? Szmal wyciąga w taki sposób piłkę, ale nie wiem, czy przypadkiem nie będzie tam sprawdzenia. Wideo weryfikacja, tak, nie było bramki, nie było bramki. Czy była bramka, czy nie? Wideo weryfikacja, sędzia techniczny sprawdził, czy ta piłka przekroczyła linię. Popatrzmy, jak to wyglądało. Niesamowita. Nie dla było. Mnie to jest interwencja turnieju. Dla mnie to jest interwencja turnieju. 6 do 3 Polska prowadzi. Zobaczmy, to jest dla mnie interwencja turnieju, bezdyskusyjnie. Zawodnicy reprezentacji Hiszpanii dokonują tutaj zmian. Teraz Rodriguez, świetne dogranie piłki do Agina Galde. Chyba teraz do Jurkiewicza. Jurkiewicz do Bieleckiego. Bielecki próbował dograć piłkę do Cyprzaka, ale teraz przyjmują tą piłkę niestety Hiszpanie i będzie kolejny gol Wiktora Tomasa. Agina Galde, chcą jeszcze zdążyć Hiszpanie. Koniec kary, ale Garcia ma czystą sytuację i mamy remis w 23 minucie. Doścignęli nas Hiszpanie. Już rozpoczął Jurkiewicz, blokuje teraz swoich rywali. Michał trafia do siatki rywali. I szyba właśnie Jurkiewicz do Michała Jureckiego. Aj, błąd techniczny, pośliznął się. Michał, wypadła mu piłka z rąki. Guardiola doprowadza do remisu. Dla kolegów z drużyny narodowej. I uwaga, Agina Galde od razu zaczyna doskonale tą drugą część spotkania. 14 do 13 prowadzą Hiszpanię. To jest to, czego mieliśmy się wystrzegać. To jest to, o czym wiedzieliśmy. Proszę Państwa, tak naprawdę po tych spotkaniach półfinałowych obie reprezentacje nie miały za bardzo czasu, aby tutaj przygotowywać taktykę. Teraz świetny kontratak naszych reprezentantów i gol! Michał Daszek! Trochę niedokładnie podawali sobie piłkę Hiszpanie, ale nie było szans, aby ją przechwycić. Teraz jest szansa, Dzidziusz, gnaj do tej bramki, rzuć tego gola, jest z kozłem i Polacy doprowadzają do remisu. I teraz Sławomir Szmal, szybko, szyba tutaj idzie, rzuć i z daleka, cudowny rzut teraz Michała Szyby. Jest 17 do 17. Jest po 17, Hiszpania ma piłkę, ale chwyciliśmy tego hiszpańskiego byka za rogi i Wiktor Tomas, Sławek Szmal. Michał Jurecki i Jurkiewicz do Michała Jureckiego. Michał Jurecki, Dzidziusz mija, przechrywali, oddaje piłkę, ale przechwytuje ją Wiktor Tomas i kontra Hiszpanów. Wiktor Tomas, Jurkiewicz, Tomas sam na sam ze Szmalem i to jest złe rozegranie. To jest 12 błąd własny Polaków w tym spotkaniu. Hrabkowski do Jurkiewicza, ale każda akcja ofensywna jest teraz ważna niezmiernie. Szyba, błąd własny biało-czerwonych. Wiktor Tomas, zabieramy piłkę i 2 minuty kary dla Przemka Krajewskiego. Ogromne teraz turbulencje
teraz w naszej reprezentacji. No denerwujemy się, bo nie może być inaczej. Nie wyszły nam dwie ostatnie akcje w ataku, a teraz jeszcze Hiszpania ma piłkę. Gramy trzeci raz w osłabieniu. Będzie trudno, ale oni są w stanie ten mecz na pewno wygrać. Natomiast następne dwie minuty będą potwornie trudne. No i popatrzmy. Oczywiście Entrerios na środku rozegrania. Dusej Bajew. Teraz Kaniejas zatrzymywany przez Piotra Grabarczyka. Fal w ataku. Jakie niedokładne podanie. Nie można takich okazji marnować. Nie można popełniać takich błędów. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Jeszcze losy tego meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata dają się odwrócić. Dusej Bajew, jeden z najlepszych młodych zawodników na świecie. I szyba broni Sławek Szmal. Brawo, wspaniale zorientował się teraz. Dający teraz w obronie są reprezentanci Hiszpanii. Ciężko dojść do pozycji, może teraz. Nie zdecydował się nasz prawo skrzydłowy. Jest bramka dla naszej reprezentacji. Grabarczyk dobrze wychodzi w obronie. Hiszpanie teraz mają problemy. Dusej Bajew, świetne dogranie piłki na lewe skrzydło. I nie ma bramki dla Hiszpanii. Aż do linii 9 metra reprezentanci Hiszpanii. Gol! Michał Szyba trafia. Jest 21 bramka dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni teraz szybko robią zmiany. I trzeba przyjąć Hiszpanów na naszym 9 metrze. Najlepszy mecz w karierze Michała Szyby, tak sądzę. 6 trafień, 9 prób, do tego 2 asysty. Makeda do Kaniejasa. Bardzo ważna akcja, 21-22. I Polacy, Entrerios przykłada. Trafia, bramka jest uznana. Patrzyliśmy na to, czy nie nadepnął na linię gdzieś tam hiszpański rozgrywający. Ale nie, trafił po raz drugi w tym meczu. I Jurkiewicz do Michała Jureckiego. Co się dzieje? Sędziowie przerwali. Delegat Naczewski, ten delegat z poprzedniego meczu, teraz rozmawia z arbitrem. 2 minuty. Błąd zmiany. No coś nieprawdopodobnego. Pan delegat Naczewski, szef europejskich arbitrów i delegat, który pracował podczas meczu z Katarem. Teraz decyduje o tym, że Michał Szyba za nieprawidłową zmianę w takim momencie meczu o brązowy medal jest odesłany na 2 minuty. Nie widzieliśmy tego, nie podejmujemy się oceny. Entrerios, gra pasywna, Wiktor Tomasz, dobrze Polacy, świetnie Krajewski i piłka dla nas! I to zachowanie Krajewskiego w defensywie było wspaniałe. I teraz znów rzucić bramkę, grając w osłabieniu. Szmal zejdzie z boiska. Tak, Piotr Krapkowski ze znacznikiem. Szybko musi ten znacznik ubierać, abyśmy stworzyli przewagę. Dawaj Piotrek na boisko, ryzykujemy, ale musimy ryzykować. Nie ma nic do stracenia, to już są ostatnie sekundy, ostatnie minuty. Tak, teraz Grabarczyk chciał wbiec na boisko, Szybczek go odepchnął. On wbiegł. Grabarczyk zdenerwowany, Michał Jurecki, Krajewski, gol! Gol! Gol, Przemek! Tak, brawo! 2 minuty do końca meczu, ale może zremisujemy, ależ asysta! Nie zdążył Makeda, Przemek Krajewski w takim momencie. Ostatnie, proszę Państwa, sekundy, minuta i 20 sekund do końca tego spotkania. Szyba! Gol, Michał! Kontaktowy! Kaniejas! Gra pasywna! Przejąć piłkę i rzucić gola, ale nie wpuścić bramki! Nie ma! Tylko, że nie mamy piłki! Nie mamy piłki! 20 sekund do końca! Polacy, to jest ta akcja! Zagrajcie tę akcję! Zróbcie to! Możecie to uczynić! Kibice Michał Jurecki! Francuzcy teraz wstają z miejsc, aby Polakom się to udało! 9-8 sekund do końca! Kto zdecyduje się na oddanie tego rzutu? Szyba! Michał Szyba! Już jest sygnalizacja gry pasywnej. Już Hiszpanie teraz mają kłopot. Zablokować, nie da rzucić. Mamy piłkę i szansa na kontrę. Michał Daszek idzie do końca. Nieprawdopodobny ten Daszek. Pognał jak najlepszy spryter świata. Przebieg te kilkadziesiąt metrów. Wszystko po to, aby rzucić tego upragnionego gola. Teraz polski zespół walczy o brązowy medal jak równy z równym z jeszcze aktualnymi mistrzami świata. Uwaga, trzeba Graczak i na galdę. Rzuca 25 gola. Którzy odtańczą taniec zwycięstwa. To jest pytanie Szybczak. Być może Makeda będzie dla niego najbardziej cenny w ogóle w karierze. Entrerios! Jest na środku, ale wychodzą w obronie teraz Hiszpanie! Nie traćmy tej piłki! Szyba złapał, Boże, jedyny co tu się dzieje, uwaga! Jest! Michał Jurecki!
Michał Jurecki! A my wierzymy teraz w dobrą grę naszych reprezentantów. Niestety Garcia trafia i znowu mamy remis 27 do 27. Teraz aż podskoczyli pod ten stupid z radości kibice reprezentacji Hiszpanii. W tej akcji trzeba rzucić bramkę. Hiszpanie wychodzą w obronie do linii 9 metra. Bardzo trudna sytuacja. Michał Jurecki. Jurecki do Szybca! Szybca! 28 do 27 prowadzą Polacy. Już minuta i 43 sekundy do końca tej dogrywki. Hiszpanie muszą, minuta 20 do końca tej pierwszej części dogrywki. Entre Rios, Victor Tomas, bramka. I jest 28 do 28 i wszystko zaczyna się od nowa. Polacy już wznawiają swoją akcję spokojnie. Ważna jest to akcja. Sędziowie jeszcze nie pokazują gry. Szybczak! Szybczak! Gol! 30-29 sekund. Zmiana. Wejdzie Andreu za bramkarza, za Pereza de Vargasa. Hiszpanie muszą zrzucić. Jeżeli ich zatrzymamy, będzie medal. Jeśli ich zatrzymamy, będzie medal. Trzymajmy teraz obronę. To jest najważniejsze. Popatrzmy, co się teraz stanie. Polscy kibice na stojąco. My też i państwo na pewno w domach. Jest ostatnie 9 sekund. Coś nieprawdopodobnego. Grabalczyk, broń, broń, broń. Agina Galde, czas zatrzymany. Żeby tylko tutaj piłka tylko nie poszła na skrzydło, na przykład do Tomasa. Rzut to zabiegu, nie zdążą, nie zdążą, będzie rzut zabiegu. Jurkiewicz się ogląda, spogląda na Tomasa, uwaga, rzut! Nie! Brąz! 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 Brązowy medal! Brązowy medal! Polska brązowy medal na świecie! Tak, Maciek, tak, jest sukces i taniec radości naszych reprezentantów. Brawo, brawo Polacy! Brawo, brawo, brawo Polacy! To realno! Herosi gladiatorzy! Proszę państwa, cóż to była za końcówka! Chwilotrwaj! Chwilotrwaj! Popatrzmy! Mówiłem! Będą leżeć na boisku i nie będą mieli siły, aby podnieść się chociaż na chwilę! Całe serca! Ale odtańczyli ten taniec zwycięstw!